Jeżeli wjeżdżam na jezdnie, no to muszę zachować tą szczególną ostrożność. Jeżeli wjeżdżam na przejście dla pieszych, gdzie nie powinnam się poruszać rowerem, bo powinnam zatrzymać się, zejść z roweru i go przeprowadzić, no to też jakaś ostrożność mnie obowiązuje, prawda? Jak każdego. Dziwię się, że nic poważniejszego pani się nie stało. O. Trafiła do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. A to przecież pocieszające. to pocieszające, bo tak. oczywiście. A przecież powinna zejść z roweru i rower przeprowadzić. Tak, wie pani ja teraz pomyślałam sobie, przyszło mi tak do że taką panią warto było zaprosić do nas na audycji, do radia, żeby ona powiedziała swoje przeżycia, jak się zachowała, jak ona to teraz widzi po po fakcie, jak to wygląda. Pan, ona nawet się nie, nie, nie rozejrzała. Po nic. prostu zjechała z chodnika na przejście. Proszę Państwa, Marek teraz na kanale Polskiego Radia Rzeszów na YouTube pokazuje ten film. Ci z Państwa, którzy mają dostęp do komputera to mogą obejrzeć na naszym fanpage'u na Facebooku także ten filmik się znajduje. Nie mogę patrzeć nie, wygląda na to. Tragicznie. Mhm, wygląda tragicznie, ale dobrze, że się tutaj Pani nic nie stało, także to jest chociaż pocieszające. No, Jakby nie była mocna nauczka, ale nauczka. Warto raz by... jeszcze, nowa, raz jeszcze. Jeszcze schodzimy z no roweru. Tak. Ja specjalnie patrzyłem na znak, tam jest tylko i wyłącznie przejście dla pieszych. To nie jest. Przejazd, że tak powiem, przejście i przejazd do rowerzystów, więc tylko i wyłącznie przejście dla pieszych. Więc rowerzysta ma obowiązek, jeżeli jechał już chodnikiem, nie mówię czy zgodnie z przepisami, czy niezgodnie, ale jechał z chodnikiem, dojechał do przejścia dla pieszych, powinien się zatrzymać, zejść z roweru, zachować szczególną ostrożność, wchodząc na przejście dla pieszych, rozejrzeć się w prawo, w lewo, czy nic nie nadjeżdża, i z tym rowerem przejść i potem ewentualnie wsiąść na rower, pojechać dalej.